Cześć, witam Was po dłuższej przerwie. Nie było mnie troszkę, ale już jestem. Myślę, że wrócę na dłuższy czas. Tak więc jestem dzisiaj w Toruniu, w Czempionie u mojego trenera. Zobaczycie, co dzisiaj zrobimy. W planach są plecy i to pod okiem Arka Szyderskiego. O tak, rozciągaj mocno i jedziemy. Mocno łokciami. I jeszcze raz. Przytrzymaj na chwilę. O tak. Witaj trenerze. Cześć. Cześć. To co dzisiaj na rozkładówce? No dzisiaj na rozkładówce będą no chyba plecy. No to co plecy, także ta będzie fajnie, będzie fajnie i ciekawie. No, tak zapraszam. Więc zapraszamy. Czyli tak, na początku się powygłupiamy jedną ręką, żeby było lepsze czucie, lepsza aktywacja, lepsze połączenie nerwowo-mięśniowe, wyciągnąć je na maksa, a potem będziemy walczyć dalej. Dobra. Czyli tak. Zaczniemy sobie spokojnie od dwóch płytek. Klękamy. Wyciągamy jak najwyżej do góry rękę, maksymalnie, żeby rozciągnąć górną część najszerszego i obły. Pamiętamy oczywiście o tym, żeby łokieć był cały czas lekko zgięty. Puszczamy i ściągamy w dół. Przytrzymujemy. Raz. Okej. Dwa. Nie spiesz się. Mocno spinaj matkę. Mocno spinaj. Wyciągaj, wyciągaj, rozciągaj. O tak, rozciągaj mocno. Bez przeprostu. I mocne spięcie. Niżej, niżej trochę ściągnij, bliżej siebie, tak. Jedna pracuje, druga odpoczywa, także ta przerwa nie musi być taka długa, małe ciężary. I tak na szybko trzy serie. Dociągamy, dociągamy, mocne spięcie, tak, lekki skręt, może być jeszcze tam, tak, dopięcie takie na koniec, żeby maksymalnie zaangażować te włókna. Elegancko. Nie będzie klasycznie, także troszeczkę będzie inna pozycja. No. Schodzimy niżej, 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 jeszcze, 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 jeszcze. Dobra. I teraz śmiało. Dociągamy do siebie mocno. Staramy się tułowia teraz nie unosić. Tak. I jedziemy. Nie spiesz się. Cały czas spięcie, rozciągnięcie. Nie prostujemy rąk w łokciach. Rozciągamy plecy maksymalnie. Ściągamy łopatki do siebie. Tak. I spięcie, dolny odcinek, tak, mocno, 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 nie podrzucamy, nie oszukujemy nogami, ściągamy wszystko plecami, już, nie prostujemy rąk w łokciach, dawaj, 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 dawaj. Teraz już nie było tak lekko. Nie było lekko. Tutaj pamiętamy o tym, o czym generalnie większość zapomina, że bardzo ważna jest stabilizacja tułowia, ale przez ten brzuch musi cały czas kontrolować, on musi być spięty. I te mięśnie, które są na zewnątrz, i te, które są w środku też. One nam stabilizują kręgosłup. Chociaż ostatnio mi się zdarzyło, że tam zwracałem uwagę też zawodnikowi przy przysiadach. Po zrobieniu 10 przysiadów odłożył sztangę, odwrócił do mnie i mówi tak. Kurna trenerze, to mam się skupić na nogach czy na brzuchu? Bo nie ogarnia. Pozycja brzuch, grzbiet, nogi, pośladki ściągnięte i jedziemy. Super. Rozciągnięcie, Marcel. Tak, spięcie. Rozciągnięcie, maksymalne spięcie. Tak. Blisko siebie i staramy się mocno pchać łokciami, nie? Same łokcie? Nie, tak. Nie, tutaj dłonie to tylko tam se mogą asekuracyjnie się opierać, ale blisko siebie dłonie, tak. I jak najmocniej pchamy łokciami. Łokcie jak najmocniej. Okej. Okay. Do samego dołu? Do samego dołu, tak. Maksymalnie rozciągamy, ale cały lędźwiowy odcinek cały czas dociskamy, tak. I na dole mocne spięcie, ale pchaj łokciem, tak. Dobrze. No. Cały czas lędźwie. Marcel, trzymaj dupsko przy ławce, tak. Dopychaj nogami. Elegancko. Maksymalne rozciągnięcie, spięcie na dole. Cały czas pchaj łokciami. Cały czas łokciem.
Mocno dociągaj, dociągaj do samego dołu, do samego dołu, do samego dołu. Nie rozpędzaj, pchaj mocno łokciami. Mocno łokciami. Jeszcze trzy. Mocno. Jeszcze trzy cały czas. Jeszcze dwa. I jeszcze raz. Teraz połeształuj się. Wiosłowanie pędleja. Czyli? Podchwyt. No. Tułów. Cały czas. I za każde powtórzenie odkładamy gryf na podłogę. Mocno brzuch, znowu spięty. I gryf do dołu brzucha. Jak najwięcej do dołu brzucha. Szerzej troszeczkę ręce, nie za wąsko, tak. Żeby nie ciągnąć bicepsami. Odkładasz, tak. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Ostatni. Nie zawijać jej tak, żeby nie obciążać ani przedramion, ani bicepsów. Staraj się więcej trzymać ją ręce, żeby były tylko hakami. Dobrze. Mocno do góry ściągasz łopatki, puszczasz. Mocno okay. Do góry ściągasz łopatki, puszczasz. Do dołu brzucha. Sześć. Dawaj. Raz, ostatni. Już, mocno. To ja nie chciałem dołożyć po 10. Ja chciałem dołożyć po 5. Chodzi mi o samą pozycję nóg. No. W ten sposób musisz się opuścić. Złapać ją sobie, tak? I tu trzymasz tak, żebyś mógł ciągnąć do dołu brzucha. Bo jak masz tak mocno zgięte nogi, to wiesz, kolana ci przeszkadzają, nie? Super. 4. 5. Mocno. 6. Jeszcze 2. Dawaj. 5. Spięcie. Maksymalne spięcie. Łopatki jak najbliżej do siebie. Tak. Ekstra. Ekstra. Spięcie. Mocno ściągaj łopatki, mocno. Mocno. Dawaj. Jeszcze. Jeszcze dwa. Cały czas myślimy środek. I tu robisz 12 i potem 12 będzie zaraz z szantami. Przytrzymuj wyraźnie. Tak. Mocno. 12 sztuk i chodź. Mocno łopatki ściągamy, mocno. Przytrzymaj na chwilę. O tak. O właśnie. Cały czas skupia się, wiesz, tutaj. Łopatka do łopatki. Mocno tak. Bez pomocy ramion. No. Co, już mamy coś mówić? No, czyli biorąc pod uwagę to, że jest to okres rekreacyjnego trenowania. Tak. To plecy mamy zrobione.
w zupełności te 6 ćwiczeń wystarczy. Każda część pleców została poruszona z naciskiem na to, co trzeba poprawić. Tak. Ja jak zawsze jestem zadowolony z przebytego treningu, jaki tutaj się odbywa. Za każdym razem czymś mnie trener zaskoczy. Jesteśmy razem od 2015 bodajże i każdy trening naprawdę czymś się różni, coś jest dodane, czy to jakaś zmiana kąta, czy cokolwiek. Także naprawdę tutaj mięśnie odczuwają to, co muszą i to, co mają. Także tutaj nic nie jest z przypadku. Wszystko jest fajnie dopracowane. Co, dzięki trenerze. Dziękuję. No. I widzimy się. Działamy dalej. Tak, działamy spokojnie. Dalej. Planów startowych, jak wspomnieliśmy, jako tako nie ma, ale jak forma się ukaże, to wtedy na pewno wy się też dowiecie, jak będzie dalej. Tak? Do zobaczenia. Trzymajcie Do usłyszenia. Się. Pozdrawiamy. Hej.